moi drodzy, w końcu uciekłem do bezpiecznego miejsca, bezpiecznej przystani, z dala od tych wszystkich polskich antysemitów, polskich nacjonalistów, polskich faszystów, polskich nazistów. Moi drodzy, tylko wyszedłem z kanałów z moją małą Rachelą, dotarłem tutaj, w końcu odetchnąłem, ale nadal mi trochę trzyma, tylko tu w Muzeum Goli muszę czuć się bezpiecznie. Dość tego antysemityzmu, moi drodzy. Czas uderzyć się w pierś i zacząć naprawdę żałować tego, co zrobiliśmy naszym starszym braciom w wierze. Musiałem uciekać kanałami Warszawy w strachu przed potomkami polskich szmalcowników, aby znaleźć się w tym jedynym specjalnym miejscu, Muzeum Polin. Wybrałem taką właśnie drogę, aby chociaż w niewielkim ułamku poczuć to, z czym muszą mierzyć się Żydzi mieszkający w Polsce. My nie doceniamy ich odwagi, determinacji i woli przetrwania, tego, jaki terror im tu zgotowaliśmy. Tego miejsca za mną chyba nie trzeba przedstawiać. Czuć tutaj aurę żarliwej dobroci. To tutaj koncentruje się duch autentycznej polskości. Polskości, która nierozerwalnie jest związana z narodem wybranym. Bez nich byśmy dalej mieszkali w słomianych chatach, a my niewdzięczni, tylko kąsamy rękę, która tak wiele nam dała. To jedno z naprawdę nielicznych, ostałych się miejsc, w którym przebogata kultura żydowska, której tak wiele zawdzięczamy, może trwać bez strachu przed polskim oprawcą, przed polską nietolerancją, zaściankowością i obrzydliwym antysemityzmem, który w tym okrutnym kraju wysysany jest wraz z mlekiem matki. Ten przyjazd do Warszawy uświadomił mi wiele rzeczy. Czuję się wręcz niegodny stąpać po tym gruncie. Tu wszędzie leżą kości żydowskich bohaterów. Historia tego miasta, powstanie w getcie, będące najważniejszym jej punktem. Ta historia pokazuje skalę poświęcenia, dramatu i tragedii, której winni jesteśmy wyłącznie my i tylko my. Widzicie, moi drodzy, wystarczyło wyjechać z zaściankowej prowincji, aby poczuć się pełnoprawnym Europejczykiem. Wystarczyło kilka dni, abym wyrugował z siebie te wszystkie toksyczne i fałszywe, jak się okazuje, ideologie oraz przekonania. Dotarło do mnie, w jakim błędzie i omamieniu tkwiłem. Mój umysł był przeprany propagandą polskich suprematystów, polskich patriotów, którzy patriotami są tylko z nazwy. Obwiniam siebie, obwiniam otoczenie, obwiniam jedzenie, które latami gotowałem na gazie. Wniknęła we mnie drzazga nienawiści i to nietolerancji, której dopiero teraz się pozbyłem. Całkowite olśnienie zeszło na mnie, gdy wziąłem do ręki egzemplarz Gazety Wyborczej. Poczułem, jakbym palcami przebiegał po świętej torze, a gdy pierwszy raz przeczytałem te niesamowicie trafne artykuły, to dotarł do mnie ogrom pracy i poświęcenia wykonywane przez redaktorów tejże gazety, prawdziwych polskich herosów, którzy od tylu lat próbują wyciągnąć nas z tego ciemnogrodu, w którym nieustannie tkwimy. Nie możemy opierać się nowoczesności, temu nadchodzącemu postępowi. Robimy to chyba tylko dlatego, że te wszystkie wspaniałe rzeczy, te osiągnięcia cywilizacyjne mają w zasadzie genezę żydowską. To Żydzi, a zwłaszcza ci, których mamy tak naprawdę wielki przywilej gościć w Polsce, są pomysłodawcami, katalizatorami zmian, które przekształcają nasz świat w coś naprawdę cudownego i pięknego. Opieramy się tym przemianom, bo jako Polacy jesteśmy już od urodzenia antysemitami. Wystarczy przejść ulicami polskich miast, aby słyszeć te pokrętne antysemickie szepty. Polacy tworzą naszym największym sojusznikom atmosferę zaszczucia, w której nie da się żyć. Nasza historia to same pogromy, prześladowania i bestialskie traktowanie żydowskich przyjaciół, którzy ciągle jednak nam to wybaczają i decydują się, aby przy nas trwać, choć nie jest to łatwe. Moja nowa misja, moje tak naprawdę powołanie, które poczułem dopiero tu w Warszawie, to zdławić ten nasz polski antysemityzm. Tak nie może być, tak nie można żyć. Trzeba coś zrobić, aby wyciągnąć ten kraj ze szponów tej trucizny, tego myślenia w kategoriach my kontra oni. To my jesteśmy przecież stroną, która powinna głęboko się zastanowić nad sobą i przemyśleć pewne rzeczy. Oczy mam otwarte. Wystarczyło wybrać się do synagogi, porozmawiać z pewnymi osobami, które pokazały mi, jak głęboko się myliłem, jak głęboko tkwiłem w fałszywej narracji, która tam biedną nację obwiniała za wszystkie zło świata. To my jesteśmy źli. Polskość to nienormalność, szanowni państwo. Czujemy się w tym kraju zbyt swobodnie, zapominając, kto go tak naprawdę zbudował. Krytykujemy nie tych, co trzeba, nie dostrzegając, jak wiele zła sami spowodowaliśmy. Szczególnie teraz, gdy Izrael został bestialsko zaatakowany przez krwiożerczych i łaknących przemocy członków Hamasu, pochylmy się nad ich losem, pogrążmy w głębokiej zadumie i pomyślmy, co możemy zrobić, aby pomóc temu wspaniałemu narodowi,
Jezusowi, temu, którego część przebywa przecież u nas, obdarzając nas łaską swej obecności. Rzewnie płaczę nad każdą ofiarą palestyńskiego terroru, nad każdym życiem tak niepotrzebnie straconym. To jest, moi drodzy, metafizyka, której my nie potrafimy nawet częściowo zrozumieć. Nie możemy pojąć skali dramatu, który się rozgrywa. Nasze umysły, spaczone, wykrzywione od urodzenia antysemityzmem, potrzebują odtrutki, antidotum, więcej lektury Gazety Wyborczej, głębszej refleksji. Może wyślijmy jakieś paczki, zorganizujmy zbiórki pieniędzy, ale przede wszystkim czujmy wstyd, bo my wcale nie jesteśmy lepsi od wrogów Izraela. Pamiętajmy o naszej przeszłości, wspomnijmy polskie obozy zagłady, pochylmy się nad 6 milionami dusz zabranymi z tego świata w tak okrutny sposób. A świat milczał, Polacy milczeli, musimy się pokajać, zadumać nad tym, bo od tego zależą nasze wspólne losy. Tak nierozerwalnie złączone. Potrzebna jest nam edukacja. Musimy dać się porwać światłu, bo tak tkwimy w tej ciemnocie i odtrącamy ciche żydowskie miłosierdzie. Za mało jest u nas przejawów kultury żydowskiej. Trzeba zorganizować jakieś festiwale w każdym mieście, a szczególnie w tych małych. Ja z doświadczenia wiem, jak wielki antysemityzm płonie w małych miejscowościach. Jakie zamknięcie na świat i żydowskiego ducha ma tam miejsce. Są to niemalże centra indoktrynacji tak zwanych polskich patriotów, chrześcijan, którzy chcą poprowadzić nasz kraj ku coraz większej zgubie i przepaści. Musimy otworzyć prawdziwy, otwarty dialog. Może jakieś obowiązkowe lekcje hebrajskiego w szkołach, bo nasze dzieci dorastają w tym polskim antysemityzmie, który je radykalizuje i prowadzi do powstawania niebezpiecznych myśli. Jeśli nie powstrzymamy tego, co się dzieje z nami, to doprowadzi to do kolejnych niepotrzebnych tragedii. Pamiętajmy o Holokauście, wydarzeniu, które przecież zmieniło świat bezpowrotnie. Już nic nigdy nie było takie samo, a my, Polacy, mamy czelność i tupet w swojej arogancji zapominać o tym. Zapominamy, jak to było, kto do tego rękę przyłożył. Tak nie można, musimy się zmienić. Ja jako Iskra Polin postaram się naprawić nasze błędy i naprostować wasze myślenie, bo tkwimy w pułapce, ślepej uliczce, w spisku polskich suprematystów, faszystów i nazistów. Nigdy więcej. Niech Polacy w końcu dojrzeją do tej miłości płynącej z krystalicznych serc naszych starszych w wierze braci. Za bardzo koncentrujemy się na nas. Słowo koncentrujemy jest tutaj kluczowe. Jesteśmy zapatrzeni w siebie. Myślimy tylko o sobie i o własnych interesach. Rozejrzyjcie się wokół. Może jakiś członek społeczności żydowskiej mieszka obok was. Może chciałby wyjść z domu na spacer, ale boi się polskich nacjonalistów, którzy w swoim antysemityzmie szyją zgrozę i nie pozwalają naszym przyjaciołom żyć tutaj godnie na poziomie, na który zasługują, bo są tak wspaniałymi ludźmi. Może nawet zbyt wspaniałymi. Zbyt duża doskonałość i metafizyka. My jako zwykli, przeciętni ludzie chyba nie potrafimy w pełni tego dostrzec, a już na pewno tego docenić. Przeciąża nas to, robimy się zazdrośni i ciągle od setek lat próbujemy zdławić ten piękny kwiat, który mimo przeszkód wciąż rośnie i kwitnie na tej trudnej, splamionej krwią ziemi. Metamorfoza, która się we mnie dokonała, nie byłaby możliwa bez wszystkich wspaniałych ludzi, których tutaj poznałem w Warszawie. Wyprowadzili mnie oni na świetlistą ścieżkę prawdy. Od razu, jakby kamień spadł mi z serca, mój umysł w końcu uwolnił się z więzów antysemityzmu, który niszczył mi życie tak naprawdę. Wszystko się wyklarowało i zmieniło na lepsze. Nawet raty kredytów mi spadły. Proszę was, moi drodzy, o wsparcie w tej mojej walce z duchem polskiego antysemityzmu. Ja to robię dla was. Wiem, że będę niezrozumiany, ale po latach docenicie to, co zrobiłem. Tylko dusząc jad antysemickich nastrojów, będziemy mogli w pełni dołączyć do grona rozwijającej się cywilizacji zachodniej, w której nie ma miejsca na nietolerancję. Ja, uwolniony z więzów nienawiści, odkrywam wcześniej nieznane mi fragmenty własnej osobowości. Moje dzieci tak samo. Moja mała Rachela w końcu przyznała się przede mną, że identyfikuje się jako mężczyzna. Właśnie zapisałem ją na operację zmiany płci, która nie byłaby możliwa, gdyby nie dorobek intelektualny naszych największych sojuszników. Wiem, że dla mojej obecnej widowni moje słowa wydadzą się czymś obcym, niespodziewanym, ale to jestem prawdziwy ja. Wystarczyło mnie wyrwać z ciemnogrodu polskości, abym dostrzegł to, co naprawdę ważne. Proszę was, abyście w waszych sercach zrobili rachunek sumienia i naprawdę zastanowili się nad własnym antysemityzmem, żebyście oczyścili się ze źle pojmowanego tak zwanego patriotyzmu. Myślę, że w ramach pokuty możecie mi wpłacić drobną sumę, którą przeznaczę na dalsze poznawanie fascynującej kultury żydowskiej tutaj w Warszawie i na moją dalszą bohaterską walkę z antysemityzmem.